Witam Państwa serdecznie w programie One to Opinie. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar jest moim Państwa gościem. Dzień dobry. Panie Rzeczniku, Panie Ministrze, czy z rządu Prawa i Sprawiedliwości wpływa więcej czy mniej skarg na władzę do Pańskiego urzędu? Ja myślę, że skala jest dość podobna, tak jak w porównaniu do poprzednich lat, bo mamy różne problemy takie systemowe trwające od lat. A na co ludzie się skarżą najczęściej? Za czasów rządów PiS-u? Teraz powiedziałbym tak, że zmienia się typ skarg, bo pojawiają się różne ustawy, które jednak powodują niepokój u ludzi. No, najwięcej takich nowych skarg to dotyczy ustawy dezubekizacyjnej. To jest 1500 konkretnych historii ludzkich. To są skargi dotyczące ustawy o obrocie ziemią. To są skargi związane z przestępstwami rasistowskimi. To są kwestie dotyczące policji. No, po sprawie Igora Stachowiaka, można powiedzieć, odblokowało się w narodzie i więcej osób uwierzyło, że... A co pan w stanie jest zrobić realnie? Ustawa o ziemi zakazuje de facto obrotu ziemią, na przykład. Ustawa reprywatyzacyjna, czy komisja reprywatyzacyjna podejmuje takie decyzje, które ludziom się nie podobają, ale obóz władzy nie zamierza ich zmieniać. Co pan może w takich realiach zrobić? Znaczy, w przypadku ustawy o obrocie ziemią, no to zrobiłem to, co mogłem w tamtym momencie, czyli złożyłem wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek do dzisiaj nie został rozpoznany, a to już będzie półtora roku. Jakoś niespecjalnie liczę na to, że zostanie porządnie rozpoznany, ale może teraz mamy nowe otwarcie, może pan premier uzna, że to jest jednak ustawa, która faktycznie ingeruje za bardzo w prawo własności i też blokuje rozwój gospodarczy. Może w ten sposób... Ale dezubekizacyjny Morawiecki nie zmieni, panie mam nadzieję, że jednak mimo wszystko zastanowi się nad tym, jaka ta ustawa powoduje konsekwencje, ponieważ jest w niej po prostu mnóstwo błędów, mnóstwo osób, które są objęte kompletnie bez sensu ustawą, bez przemyślenia. Co więcej, mamy tutaj za chwilę powstanie swoista blokada sądowa, no ponieważ jeżeli wszystkie te osoby odwołają się do sądu i sprawy te trafią do jednego sądu okręgowego w Warszawie, no to na wiele, wiele miesięcy zostanie zablokowane rozpoznanie tych spraw przez sądy. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki o panu mówi tak. To człowiek, który chce bronić reprywatyzacyjnego układu, dlatego powinien podać się do dymisji. No ale tu mam wrażenie, że tu pan minister Jaki na tej fali takiej wznoszącej te słowa sformułował, później tych słów szczęśliwie nie powtarzał, być może po tym, jak mu odpowiedziałem, ile robię na rzecz praw lokatorów. No właśnie, bo zarzut wobec pana jest taki, że nie dostrzegał pan przez lata, czy urząd rzecznika może, nie konkretnie pan, kłopotów z reprywatyzacją, a teraz nagle bronicie państwo tych, których na tapetę wzięła komisja Patryka Jakiego. Czy jeżeli posłowie nie pojawiają się na sprawozdaniach rocznych rzecznika, jeżeli nie czytają wystąpień generalnych, jeżeli nie patrzą na to, co robimy, no to wtedy takie tezy dobrze, formułują. Ale jaki pokazuje konkret? Ja zwracam nieruchomości konkretne, a co wyście zrobili, żeby tym mamy, ludziom tak, pomóc? Mamy w biurze 5 osób, które stale regularnie pomagają i doradzają w różnych kwestiach związanych z kwestiami lokatorskimi. Regularnie w te sprawy się angażujemy i pomagamy osobom. Niedawno wygrałem jedną sprawę przed Trybunałem Konstytucyjnym, która dotyczy eksmisji z tak zwanych mieszkań resortowych. Wygraliśmy jedną sprawę pani Stefanii Chlebowskiej w Poznaniu, która 98-letnia staruszka, która była szykanowana przez czyściciela kamienic. I co więcej, to, co wydaje mi się chyba najważniejsze, że każdy rzecznik kolejny powtarzał, trzeba wprowadzić ustawę reprywatyzacyjną, która zamknie ten cały proces. I zresztą jak pojawił się ten pierwszy projekt ustawy, te ogólne założenia autorstwa ministra Jakiego, ja uważam, że to jest dobry kierunek. Tak? Znaczy, czy trzeba... zwrot w jakimś procencie? Zwrot w procencie, przede wszystkim spisanie wszystkich roszczeń, zamknięcie tematu i jeżeli chodzi o odszkodowania, no to rozpisanie tego na przyszłość, czyli nie obciążanie na bieżąco budżetu państwa, ale być może emisja obligacji, bonów skarbowych, które by to rekompensowały. Panie ministrze, zaraz ze studia stąd jedzie pan do Senatu przekonywać senatorów, by nie przyjmowali ustaw sądowych autorstwa prezydenta i trochę zmienionych przez Prawo i Sprawiedliwość. PiS rozjedzie pana walcem. To znaczy, nie chodzi o to, czy mnie rozjedzie, czy nie, tylko czy rozjedzie obywateli i ich prawo do niezależnego sądu. Ja dlatego uczestniczę w tej debacie, uczestniczyłem także w lipcu, ponieważ uważam, że to jest fundament naszego systemu władzy, trójpodziału władzy, ale także gwarancji prawa do niezależnego sądu, dobrze, żeby sądy były faktycznie niezależne. Jest pan też realistą, prawda? Musi pan być realistą. Jeżeli to jest efekt porozumienia prezydenta z prezesem Prawa i Sprawiedliwości, ustawy przeszły przez parlament, przez Sejm, w Senacie prawdopodobnie nie zostaną zmienione, prawdopodobnie zostaną przez prezydenta podpisane
i wejdą w życie. I co wtedy? To znaczy, po pierwsze, taka sama narracja towarzyszyła wszystkim, którzy protestowali w lipcu, tak, że jest pewna dynamika polityczna. Nie do końca, polityczna. Bo wtedy prezydent nie był zaangażowany w proces tworzenia ustaw. Prawda, teraz nie jest. Nie był zaangażowany, ale wydaje mi się, że bardzo ważne jest mimo wszystko pokazywanie, jak wadliwe są te projekty. Być może to jest po prostu całe ćwiczenie. Dobrze, po to, żeby... Co dla mnie jako obywatela jest tam szkodliwego w tym projekcie? O Krajowej Radzie Sądownictwa czy o Sądzie Najwyższym? Czy przede wszystkim Krajowa Rada Sądownictwa jest duże niebezpieczeństwo, że po zmianie sposobu wybierania członków sędziowskich, czyli przeniesienia tego obowiązku wybierania ze środowisk sędziowskich na środowiska polityczne, to będzie kolejny organ konstytucyjny, który zostanie podporządkowany władzy. To trzeba czytać w pakiecie z ustawą o Sądzie Najwyższym. Tutaj dojdzie do wymiany 40% składu Sądu Najwyższego, także Naczelnego Sądu Administracyjnego i także pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy jest tą świątynią sprawiedliwości. To jest ten organ, który ma najważniejsze znaczenie z punktu widzenia kształtowania standardów niezależności sądownictwa. Dla mnie, dla przeciętnego obywatela, to oznacza, że jeżeli będzie miał spór z państwem, spór z politykami, spór dotyczący odpowiedzialności odszkodowawczej państwa, to może być w sytuacji takiej, dobrze, że państwo będzie grało znaczonymi kartami. A czy to nie było patologią, że sędziowie sami się wybierali i decydowali o swoich awansach? Bo to, taki system był do tej pory. PiS obiecywał zmiany, tutaj jest konsekwentny w kampanii wyborczej, może Polacy po prostu tego chcą, żeby obóz władzy miał większy wpływ na to, jak wygląda wymiar sprawiedliwości. Moim zdaniem to jest system, który się ukształtował w Polsce od lat i który był głęboko przemyślany w czasie obrad okrągłego stołu. A czy był efektywny? Czy polskie sądy były efektywne, pańskim zdaniem? Znaczy, jeżeli chodzi o samą Krajową Radę Sądownictwa i te kwestie nominacyjne, ja bym raczej się zastanowił nad tym, czy na przykład politycy, którzy byli członkami Krajowej Rady Sądownictwa, wystarczająco się interesowali. Na przykład prokurator generalny prawie się nie pojawiał na posiedzeniach Krajowej Rady Sądownictwa i to była taka praktyka od lat. Posłowie, ta szóstka, czwórka posłów, dwójka senatorów, no, nie wszyscy traktowali swoje zadania wystarczająco poważnie. My jako społeczeństwo nie interesowaliśmy się też postępowaniami dyscyplinarnymi, które się toczyły w stosunku do sędziów, a one są jawne, są dostępne dla wszystkich. Ja jestem raczej orędownikiem takich zmian, które są zmianami organicznymi, głębokimi, dotyczącymi codziennego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, czyli takie kwestie jak, czy sądy nie mają za dużo spraw, czy promujemy alternatywne metody rozpoznawania spraw, jak wygląda kwestia kosztów sądowych, doręczania przesyłek, czy biegli sądowi, którzy w sądach pracują, są wystarczająco... Czy pan mówi o rzeczach technicznych? Tak, znaczy tak, ale to są bardzo ważne. No jeżeli sędzia w Polsce, przeciętny, nie ma nawet asystenta, który by mu pomagał w pracy takiej codziennej, no to o czym mówimy, tak? Jeżeli aparat administracyjny, który ma wzmacniać sądy jest niewielki, to, no to od tego też się zaczynają problemy. Panie ministrze, niedługo Sejm będzie zajmował się dwoma projektami dotyczącymi aborcji. Jeden liberalizujący przepisy, druga propozycja zaostrzenie przepisów, wyeliminowanie tej możliwości usuwania ciąży w razie uszkodzenia płodu. Większość rządowa to popiera, prezydent to popiera. Czy z punktu widzenia praw obywatelskich jest istotne, jakie są w Polsce przepisy dotyczące przerywania ciąży? Jest istotne, przy czym rzecznik jest w tej trudnej sytuacji, że w jakiś sposób by się nie wypowiedział na temat dopuszczalności aborcji, no to będzie niezwykle krytykowany, ponieważ mamy i dobre argumenty sugerujące i zaostrzenie przepisów aborcyjnych, jak również liberalizujące. Zastanawiam się jeszcze nad stanowiskiem, jeszcze nie podjąłem decyzji. Krytycznej wobec polskich władz rezolucji w Parlamencie Europejskim, przyjętej w listopadzie, takiej głośnej, bo część europosłów Platformy poparła, Parlament Europejski napisał o aborcji, że to jest podstawowe prawo kobiet. Europosłowie zaapelowali o dostępność tak zwanej pigułki dzień po. Czy nie przesadzają europosłowie w takim wchodzeniu w sprawy światopoglądowe w jednym z krajów członkowskich? To zazwyczaj były kwestie regulowane na gruncie krajowym. Wydaje mi się, że należy rozdzielić dwie kwestie, tak? Bo pigułka dzień po, ja uważam, że absolutnie powinna być dostępna bez recepty i wprowadzenie tego rozwiązania moim zdaniem jest zasadne i prowadziłem korespondencję z ministrem zdrowia i z parlamentem na ten temat. Także to jest jedna kwestia. Zresztą tutaj o tyle jest mandat Unii Europejskiej do wypowiedzenia się, ponieważ jest opinia Europejskiej Agencji do Spraw Leków, która wskazuje, że
to jest tego typu środek, który nie powoduje zagrożenia dla zdrowia i może być wydawany bez recepty. Ale czy w ogóle recepty? Czy Unia Europejska powinna się zajmować tego typu rzeczami w kraju członkowskim? Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o kwestię aborcji, to jest oczywiście bardziej wątpliwe. Natomiast musimy zwrócić uwagę na to, że to, co budzi wątpliwości z punktu widzenia praw człowieka od lat, to jest nie tyle kwestia, w jaki sposób uregulowana jest dostępność aborcji, ale czy te procedury, które obowiązują, są w ogóle dostępne. Mamy całą serię wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które wskazują, że co prawda mamy do czynienia z legalnymi przesłankami dokonywania aborcji, jednakże nie są one często faktycznie dla kobiet dostępne. Czyli ustawa nie jest realizowana nawet przy tych wyjątkach, które w tej chwili są? Tak. No, w niektórych województwach, na przykład w województwie podkarpackim, w ogóle praktycznie rzecz biorąc nie można dokonać aborcji. No, ale to Trybunał Konstytucyjny przyznał lekarzom prawo do klauzuli sumienia, znaczy, prawda? To jest element, można powiedzieć, tego... znaczy tak, klauzula sumienia wynika z ustawy. Trybunał Konstytucyjny orzekał w październiku 2015 roku w kwestii, czy jeżeli lekarz odmawia dokonania zabiegu aborcji, musi to czy powinien wskazać innego lekarza. Uznał, że nie musi. I Trybunał powiedział, że wtedy powinien podjąć decyzję przełożony takiego lekarza, ale trochę pozostawił ten wyrok w próżni i de facto on jest niewykonany. Panie ministrze, ona to kilku tygodni informuje o przypadkach molestowania, mobbingowania kobiet pracujących w służbach mundurowych. Jedna z pierwszych naszych bohaterek, kapral Anna, została właśnie wydalona ze służby. Pan się interesował tą sprawą. W jaki sposób pan będzie interweniował po tym, kiedy ona została wyrzucona? Znaczy, my jesteśmy na tym etapie, że mamy dokumentację i w tej sprawie, jak również w innych sprawach. Ufa pan jej osób, bardziej, które... czy jej przełożony w tej na sprawie? Na ten temat na razie, bo na razie trwa, można powiedzieć, to postępowanie wyjaśniające, gdzie my prowadzimy korespondencję z różnymi organami. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na szerszy problem. Ta sprawa pokazuje inny problem, można powiedzieć, fundamentalnej natury, a mianowicie taki, czy w ogóle mamy porządne regulacje w różnych służbach mundurowych dotyczących walki z dyskryminacją i molestowaniem kończymy seksualnym. Kończymy raport na podobny temat, powiedział tak, pan po jednej z naszych publikacji. Ten raport będzie gotowy za mniej więcej 2 tygodnie. Ale rozumiem, że z pańskich słów wynika, że nie jest to różowy obraz. No nie ma tych procedur. Znaczy te procedury, jeżeli są, to są bardzo szczątkowe, a w wojsku prawie nie istnieją. Także to będzie, myślę, że główna konkluzja. I co ciekawe, jak się porówna różne służby mundurowe, to widać, że inne to dobrze przepracowały i przemyślały. Na przykład kto? Na przykład CBA ma dość przyzwoite regulacje w tym zakresie, a Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, o ile dobrze pamiętam. Natomiast jeśli chodzi o żandarmerię wojskową, to tutaj no na pewno ta sprawa będzie powodowała konieczność wprowadzenia dobrych regulacji. Panie rzeczniku, czy 1,5 miliona złotych kary dla TVN24 za relacjonowanie ubiegłorocznych protestów pod Sejmem, to także jest zadanie dla pana? Niestety tak. Co pan w tej sprawie chce, czy może zrobić? To znaczy, wydaje mi się, że tutaj ważna jest procedura odwoławcza, że na początku oczywiście mógłbym dopytać się o szczegóły wydania decyzji, natomiast wyobraźmy sobie, że nastąpi odwołanie do sądu okręgowego. To pan chce się odwołać, tak. To tutaj jest możliwość, że rzecznik może przyłączyć się do takiego postępowania. Ale pan uważa, rozumiem, że to jest decyzja nie do zaakceptowania, tak? To znaczy, jak przeczytałem decyzję, to się tak zastanowiłem, to zaraz, to jeżeli jesteśmy na tym etapie, że karamy dziennikarzy za to, że wykonują swoje obowiązki, czyli relacjonują no, wydarzenia. Rada uznała, że dziennikarze wyszli ze swojej roli w przypadku to jest moim, ale w jaki sposób inaczej można, czy samo relacjowanie już jest wychodzeniem z roli, czy pokazywanie tego, że wydarzenia w parlamencie i w okolicach parlamentu budzą zainteresowanie publiczne, to już jest wychodzenie z roli. To jest bardzo niepokojące. Jaki cel pana zdaniem takiej kary? Znaczy, mam wrażenie, że efektem tej kary może być to, co nazywa się mrożącym skutkiem, czyli wysłanie takiego sygnału, nie interesujcie się za bardzo, pewne tematy nie powinny być przedmiotem waszego większego zainteresowania, bo wtedy mamy aparat państwowy, który może was ukarać. Ostatnie pytanie, panie ministrze, czy ONR, twórcy Marszu Niepodległości, to jest organizacja, która powinna być delegalizowana? Ja myślę, że dla Rzecznika Praw Obywatelskich to jest dość trudna kwestia, żeby się wypowiadać na temat tego, czy jakakolwiek organizacja. Dlatego pana pytam. Dlatego ja czy to się mieści odpowiem w taki sposób, słowa, że dla mnie najważniejsza rzecz teraz na tym etapie jest kwestia taka, co mi policja oraz ministerstwo i prokuratura, przepraszam, odpowie na moje pisma dotyczące Marszu Niepodległości. Bo już mija miesiąc i ja nie dostałem jeszcze porządnej odpowiedzi na zachowania policjantów, czy brak zachowań policjantów w pewnych sytuacjach oraz reakcje prokuratury na różne transparenty i hasła, które były skandowane w czasie Marszu Niepodległości. Szanowna prokuratura, szanowny rządzie, proszę udzielić odpowiedzi panu rzecznikowi. Pewnie dużo pism ostatnio dostajecie od pana rzecznika. Adam Bodnar pędzi do Senatu, był moim państwa gościem, Rzecznik Praw Obywatelskich. W Onet Opinie dziękuję serdecznie.